Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. Od pięciu lat zapraszam do studia wyjątkowych gości i czekamy na Was w każdy poniedziałek o siódmej rano. Odcinek 270. Dzień dobry, pierwszomajowo, majówkowo. W Polsce chyba wreszcie skończyła się zima. My wychodzimy z naszych norek i jesteśmy gotowi na najlepszy czas w roku. Kto jest ze mną? Kwiecień, słuchajcie, upłynął mi pod hasłem Wielkanoc, a następnie detox. Także minął dosyć jednostajnie, a raczej skrajnie, powinnam powiedzieć. Połowę miesiąca jadłam ryż z fasolą i przeżywałam różne egzystencjalne kryzysy, także będzie z tego zapewne materiał na jeden post, a może nawet solową serię myśli na dziś. Nie wiem co Wy na to, ale ja dzisiaj zapraszam Was na opowieść o nowościach, zmianach i kreatywnych pomysłach. Zacznę od... Pewnej autopromocji, która już padła dosłownie 10 sekund temu, bo w kwietniu ruszył mój nowy podcast, czyli właśnie Myśl na dziś. Część z Was, mam nadzieję, miała okazję i oby nadal kontynuuje słuchanie myśli. I z tego miejsca bardzo Wam dziękuję za ciekawość. I otwartość. I zachęcam do dodawania podcastu do biblioteki Spotify, iTunes czy Google Podcast oraz do subskrypcji mojego kanału na YouTubie Karolina Subańska, bo dzięki temu będziecie na bieżąco, gdyż odcinki ukazują się cztery razy w tygodniu od wtorku do piątku o siódmej rano. A jeśli umknęło wam to przedsięwzięcie, które pozwoliłam sobie mimo wszystko wrócić do inspiracji, bo to jest coś dużego nowego i ważnego dla mnie, to są to takie krótkie wypowiedzi ekspertów ze świata psychologii, zdrowia, mindfulness i szeroko pojętego self -care które pochodzą z archiwalnych odcinków tego podcastu. Ja ich wszystkich przesłuchałam i wybrałam takie fragmenty, które są moim zdaniem pigułką wiedzy i inspiracją dla nas. To jest y, albo, chociaż może nie ma co mówić, albo to może być i y, jedno, i drugie. Taka codzienna, kilkuminutowa inspiracja, właśnie, albo zachęta do tego, żeby po raz kolejny lub po raz pierwszy, bo wiem, jak to jest, kiedy jakiś podcast ma kilkaset odcinków i nie chce nam się sięgać po te sprzed iluś lat, bo z jakiegoś powodu wydaje nam się, że one są nieaktualne i nieadekwatne, ale właśnie może ta pigułka sprawi, że jednak ośmielicie się kliknąć w coś, o czym ja mówiłam przed wieloma laty, a mi się wydaje, że jest bardzo dużo takich tematów, które są na maksa na czasie dzisiaj i tymi skrótami, a raczej tymi wycinkami mam nadzieję, że was zachęcę do tego, żeby żeby do nich zajrzeć i one też są tak ułożone, żeby były na bieżąco z tym, jaki mamy sezon, jaką mamy porę roku. Także mam nadzieję, że wam się ten cały koncept podoba, a jeśli tak, to będę wam super 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 wdzięczna za oceny i za opinie na apkach, w których słuchacie podcastu, bo to po prostu bardzo pomaga myślom na dziś dotrzeć do nowych osób. I przypominam, że partnerem podcastu Myśl na dziś jest marka Health Labs Care. I jeszcze Zostanę w tym klimacie moich treści, bo wydarzyła się kolejna ważna, przełomowa rzecz, ponieważ ja po dłuższej przerwie wróciłam do formatu wideo w moim podcaście. Tyle, że w takiej wersji 2.0, w takiej wersji, z której jestem naprawdę dumna, bo nie wszyscy wiedzą, że ja dotychczas nagrywałam podcasty w domu. Oprócz. Pierwszych miesięcy podcastu w 2018 roku. Jestem też ciekawa, czy są wśród Was osoby, które, które są tutaj od samego początku. I. Wracając do tej tranzycji, to przejście do studia było dla mnie dosyć dużym wydarzeniem, bo przez lata się mocno przyzwyczaiłam do tego, że zapraszam gości do siebie, co zupełnie inaczej wpływa na dynamikę między mną a gościem, ale też na to, czym tak naprawdę jest moje miejsce pracy. i Ja już czuję, że mogłabym się Rozgadać na ten temat. Także powiem Wam w dużym skrócie, że te poranne nagrania w studio, bo zazwyczaj właśnie wtedy nagrywam, dają mi poczucie po prostu lepszego zorganizowania, wpływają korzystnie na moją higienę pracy, dodają jej trochę więcej powagi, bo takie studio jest trochę jak biuro i dają ogromne poczucie rozwoju kolejnego etapu, co jest dla mnie mega istotne i daje mi dużą satysfakcję. Ale z rzeczy, może nieco bardziej praktycznych, to oddelegowanie kwestii technicznych jest dla mnie wielką ulgą, bo mogę dzięki temu po prostu być w 100% sfokusowana na gościu i na rozmowie, a nie na kablach, szumach i innych rzeczach. Wtedy naprawdę przy tych domowych nagraniach multitasking wchodzi po prostu na wyższy poziom. A nie ukrywam, że nie jestem w tym za dobra. I pewnie wiele razy używałam tej dygresji, ale według podejścia mindfulnessowego nie istnieje podzielna uwaga, więc to zawsze sobie mówię, kiedy, kiedy diagnozuję u siebie absolutny brak talentu do do multitaskingu w takich chwilach. Ale wracając do meritum, wideo ze studia bardzo wam się spodobało, co mega mnie cieszy i kto nie miał okazji sprawdzić, to oczywiście zapraszam. Wiem, że są osoby, które lubią, słuchając podcastu, mieć w tle obraz i widzieć kątem oka, kim są goście, jak wygląda gospodarz, więc wszystko jest dostępne na YouTube, na moim kanale Karolina Sobańska i zapraszam Was z całego serca. Tak jak Wam wspomniałam, połowa miesiąca, połowa kwietnia to był dla mnie detoks, prosto po świętach, więc wejście było dosyć intensywne, ale powiem Wam, że Wcześniej przestawiłam się na kawę bezkofeinową, więc nie było tego szoku w postaci odstawienia kofeiny i przysypiania przez pierwsze 24 godziny. Niemniej był to czas totalnego uproszczenia wiadłości, odstawienia stymulantów, czyli alkoholu, właśnie kawy, cukru, glutenu i taki czas dosyć dużej samoobserwacji, połączenia ze swoimi emocjami. Ja o detoksie mówiłam już w podcaście wielokrotnie. Bardzo Wam polecam posłuchać mojej solówki z listopada oraz wywiadu z Karogóralską o oczyszczaniu. To wszystko będzie podlinkowane. Bo to też jest taki temat, o którym mogłabym mówić bardzo, bardzo długo. I myślę, że też sukcesywnie się swoimi przemyśleniami dzielę właśnie w postach na Instagramie, więc też tam możecie na bieżąco sprawdzać, co się dzieje. I choć na moim talerzu niewiele się działo, choć tak było bardzo smacznie, bo ja po prostu bardzo lubię to detoksowe jedzenie, to mam dla was dzisiaj dwie bardzo fajne. Nowe może dla Was polecajki kulinarne, które ja wprowadzam do swojego codziennego jadłospisu na co dzień i myślę, że mogą wielu osobom zasmakować. Pierwsza z nich to jest zupa miso. I TCM, czyli tradycyjna medycyna chińska, mówi, że jest to najlepsza zupa na wiosnę. Ja robię ją koniecznie na własnym bulionie, chociaż teoretycznie zupę miso można w ogóle zrobić na wodzie, ale kluczowa w zupie miso jest, uwaga, pasta miso. Którą warto kupić z dobrego źródła. Skład powinien być maksymalnie prosty typu soja, ryż i bakterie, bo jest to po prostu pasta ze sfermentowanej soi. Wiem, że też tam są różne y, warianty tych past miso, ale staramy się unikać tam cukru czy alkoholu. Także jakość, jakość, jakość jest tutaj kluczowa. I ja przygotowuję ją na takim bulionie leniwca, którego nauczyłam się właśnie na detoksie i mogę Wam szybciutko opowiedzieć o nim. To jest y, totalny banał. Ja wrzucam sobie do wrzątku trochę liści laurowych, y, trochę kulek ziela angielskiego, kawałek imbiru, y, kilka suszonych grzybów shiitake, wrzucam glon kombu, wrzucam owoce jałowca i możecie w sumie sobie tam dodać jeszcze jakąś dowolną przyprawę. Ja ostatnio miałam fazę pana tymianek. Gotujemy to... Tyle, ile możecie, bo to jest bulion leniwca, ale ja go gotuję tak z godzinę. I potem dodaję do niego wybrane warzywa. U mnie jest to marchewka, która jest tak obrana, obieraczką. Czy znaczy, nie obrana, tylko pokrojona na plasterki, obieraczką. Grzyby wybrane, bardzo lubię boczniaki i świeże shiitake. Cukinia. Możecie do tego dodać sobie jeszcze pakczoja kalarepkę na cokolwiek tak naprawdę macie ochotę i gotujecie to trochę na tyle, żeby te warzywa po prostu zmiękły i wtedy dodajemy naszą pastę miso. Ja to robię trochę tak jak się zabiela zupę, czyli wlewam sobie miso do miseczki i mieszam z pastą i potem przelewam z powrotem do garnka. Kluczowe w paście miso jest to, żeby jej nie zagotować. To jest trochę tak jak zrobieniem, nie wiem, kapuśniaku czy jakiejś innej zupy z kiszonką ogórkowej. W momencie, kiedy ją zagotujemy, to te wszystkie właściwości fermentacji niestety giną. Więc to taki ważny, ważny. Fakt, ja bardzo lubię tę zupę sobie jeszcze doprawić pastą tahini, możecie też użyć po prostu oleju sezamowego, ale ja po prostu kocham tahini, ona też sprawia, że ta zupa jest gęstsza, więc ja jestem ogromną fanką, do tego ulubiona zielenina, bardzo fajnie się sprawdzi kolendra, ale pietruszka też jest ekstra, ja to posypuję prażonym sezamem, dorzucam jeszcze do zupy kawałki nori, które się pięknie tam rozwijają i też dodają przepysznego, umamicznego smaku, i jestem naprawdę wielką fanką tej zupy i bardzo, 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 bardzo Wam polecam. Do tego stopnia, że jem ją dalej, pomimo, że detoks się skończył, i taka zupa jest świetną kolacją. Medycyna chińska mówi, zupa na kolację to zawsze dobra opcja. Ostatnia rzecz o tej zupie, ja ją jem z dodatkiem jakiegoś białka. Detoksowo to jest fasolka azuki lub fasolka mung, ale też oczywiście jest pycha stofu, no i do tego na przykład ryż. No a moim zdaniem, w takiej wersji chyba najpyszniejszej, to byłby makaron ryżowy. Dajcie znać, jeżeli zrobicie, oznaczcie mnie, bo będę przeszczęśliwa. I druga rzecz detoksowa to jest domowy zatar. Ja w ogóle uważam, że jeżeli mamy dobre oleje i dobre przyprawy, dobre posypki, to każde proste, upieczone warzywo, czy nie wiem, kasza, cokolwiek będzie pyszne. I takim moim dużym odkryciem jest zatar. Między innymi dlatego, że jego przygotowanie jest banalnie proste, szybkie i nie wymaga blendera, więc tych wszystkich posypek przyprawowych, to jest taki. Numer jeden z kategorii pójścia na łatwiznę, chociaż nie do końca, bo jest tam sumak, który czasami ciężej znaleźć, ale naprawdę warto się do niego dokopać. Kilka słów technicznych, formalnych: to to, że Zatar to aromatyczna blisko wschodnia przyprawa. Na Bliskim Wschodzie używa jej się do wypieków. Typu pita do posypywania dań, miesza się z jogurtem albo z oliwą jako dressing. No i oczywiście można zatar kupić, mój drodzy, gotowy, ale ja jestem zwolenniczką robienia jak największej ilości rzeczy jednak od zera, szczególnie tych, które są naprawdę osiągalne. Przepis jest bardzo prosty. Mamy dwie łyżeczki nasion sezamu brązowego lub białego, cztery łyżeczki sumaku, łyżeczkę oregano, dwie łyżeczki majeranku. Dwie łyżeczki tymianku i szczyptę soli morskiej. Ja jestem fanką zataru do śniadania i posypuję nim jajka, i uważam, że jest to po prostu genialna przyprawa. Ale nie samym detoksem człowiek żyje, szczególnie, że zaczyna się lato. Ja z detoksu poszłam prosto do cukrowo-glutenowego raju. Nie było to szczególnie zaplanowane ani wyczekane. Ale tak się stało i wyszło super. Ja powiem Wam, że nie jestem w ogóle specjalnie słodyczowa, ale przyznam, że trochę o dobrym ciastku na tym detoksie fantazjowałam i trafiło mi się moim zdaniem najlepsze z możliwych. Monika Walecka, czyli właścicielka cukierni Tonka, ale też piekarni Cała w Mące i gościni podcastu sprzed kilku lat, polecam. To dla mnie jest gwarancja jakości rzemiosła i smaku. Cukiernia Tonka to z rzeczy ważnych. Cudowne wnętrze i przemiła obsługa, przepiękne desery, ale nie tylko, kawa speciality i super muzyka. Także wszystko tam się zgadza. I zdaję sobie sprawę, że nie powiedziałam ani słowa o samych ciastkach, a raczej o doświadczaniu tej cukierni, będąc gościem w środku, ale ciastka oczywiście są genialne i ja zamówiłam sobie tartę pekan, która była istnym rajem, na razie zaram tylko jedną rzecz, ale mam ochotę odhaczyć po prostu każdą i powiem wam jako anegdotę, że kiedy pół roku temu po detoksie przerwałam tą cukrową abstynencję, to od razu prawie zasnęłam i błagałam o kawę, a po tej tartaletce czułam się naprawdę super. Był taki mikro high i uderzenie szczęścia, ale nie wiem, mój brzuch i głowa albo może dusza były po prostu zachwycone. Jak dla mnie, jeżeli sięgamy po słodkości, to warto wybierać te naprawdę dobrej jakości z porządnych, wyselekcjonowanych składników, i wspierać tym samym biznesy z sercem, biznesy z kręgosłupem, bo my głosujemy swoim portfelem i nie zapominajmy o tym, na no, przy okazji możemy delektować się słodyczami z najwyższej półki. No, dla mnie jest to po prostu luksus sam. W sobie. Idziemy dalej, i nie mogę się powstrzymać, ale po raz kolejny jednak odniosę się do detoksu, bo kiedy nie mamy tych wszystkich umilaczy jedzeniowych pomyślcie sobie tych wszystkich, właśnie ciastek, czekoladek, jakichś chipsików, kawki, maczy, czy nie wiem, wina cokolwiek, po cokolwiek sięgacie na co dzień to musimy szukać sobie innych przyjemności. I to może brzmieć trochę radykalnie, ale uwierzcie mi, jeżeli spróbujecie, to trochę zrozumiecie, o co mi chodzi. Z pomocą przyszła mi słuchajcie, pogoda, bo było tak pięknie, to był ten pierwszy bardzo ciepły weekend, kwietniowy, mam tym samym za sobą już słoneczne spacery w łazienkach i opalanie na balkonie. Ja marzyłam o tym, żeby mieć balkon od nasłonecznionej strony, i uwierzcie mi, przez trzy dni z rzędu leżałam. I się opalałam w kwietniu, <noise> także tak bardzo byłam spragniona słońca i tego muśnięcia nim. Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, ja nigdy nie byłam osobą szczególnie rowerową. Uczyłam się Jeździć na rowerze przez pół roku, jak byłam dzieckiem. Do tej pory uważam, że nie wychodzi mi to jakoś świetnie, ale wsiadłam na rower miejski i pojechałam do mojej przyjaciółki na drugi koniec Warszawy i to była wspaniała decyzja. Jeżeli tylko macie taką możliwość, żeby zamienić autobus czy samochód na rower, to jeżeli robicie to oczywiście bezpiecznie, moim zdaniem jest to wspaniałe doświadczenie, bo można na przykład zwiedzić miasto. Zobaczyć je z nieco innej perspektywy i tym samym się dotlenić. Mam nadzieję, że nie za bardzo zasmogować. I trzecia rzecz mieć wspaniałą aktywność fizyczną na dworze i zamienić nie wiem, siłownię czy jakieś zajęcia w zamknięciu na sport na dworze. I możemy jechać na spotkanie rowerem, wrócić z niego rowerem i tym samym mieć bardzo aktywny dzień. Podsumowując, kto ma rower, niech wyciąga, a kto nie ma, niech bierze miejski albo sobie kupi rower. Najlepiej z drugiej ręki i cieszmy się wiosną. Ale jeszcze a propos ćwiczeń: moja kolejna polecajka dla Was to są ćwiczenia, które zawitały do mojej codzienności na stałe i są to ćwiczenia oddechowe. Spotkałam się z nimi już dawno temu, praktykowałam czasami na jakichś warsztatach przy okazji konkretnych zajęć jogi. Ale doszłam teraz do momentu, kiedy rzeczywiście stały się one elementem mojej codziennej rutyny, i wygląda to u mnie tak, że po wypiciu sobie porannej wody zapalam kadzidło, co też dopisuję do mojej listy ulubieńców, uwielbiam kadzidła balijskie, czy takie, które przywiozłam sobie ze Sri Lanki. I ważne też, żeby palić kadzidła dobrej jakości. To trzeba podkreślić, bo jednak to wdychamy. I przy takim kadzidle albo przy Palosanto siadam sobie na poduszce. Jogowy. Ja wiem, że to brzmi trochę jak jakiś e, instagramowy mem, ale ja naprawdę tak robię i bardzo to lubię, więc nie śmiejcie się ze mnie. A może wy też tak robicie? I wszyscy jesteśmy w tej drużynie. Ja, ja bardzo lubię te rytuały i bardzo Wam polecam. Siadam sobie do medytacji i zajmuję się najpierw ćwiczeniami oddechowymi. Robię to tak, że przez kilka minut rzeczywiście staram się uspokoić, skupić na oddechu, oddychać do żeber. I kiedy czuję, że jestem już taka mniej więcej gotowa, wyciszona, po prostu czekam aż mój organizm da mi znak, nie mam tutaj żadnej instrukcji dla nikogo, to przechodzę do kri, czyli właśnie do praktyki ćwiczeń oddechowych. Ja moje mam zaczerpnięte z jogi i robię sobie taką serię składającą się z pięciu rund Kapalabati Agni Sar. Możecie sobie o tych technikach Poczytać, i na mnie one działają tak resetująco uspokajająco, uziemiająco, wyciszają myśli, redukują stres i sprawiają, że jest mi potem po prostu też łatwiej wytrwać w medytacji, i ja to traktuję trochę jako taki właśnie detoks mentalny, ale też wyrzucenie z siebie jakichś emocji, z którymi potencjalnie wstałam rano. Wiecie, jak to jest, kiedy rano budzimy się z jakimś natłokiem myśli. I ciężko jest nam. Usiedzieć w miejscu przez 10 czy 15 minut, czy ile tam chcemy medytować. Dla mnie to jest bardzo dobra podkładka pod medytację. Jest już mnóstwo badań, które potwierdzają korzystne działanie ćwiczeń oddechowych i też dedykowanych ćwiczeń oddechowych, w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt, czy bardziej pobudzający, czy bardziej wyciszający. Korzyści z wykonywania ćwiczeń oddechowych w pigułce to m.in. redukcja stresu i niepokoju. Pomoc w oczyszczaniu organizmu z toksyn, łagodzenie bólu, wpływ na prawidłową postawę, stymulacja układu limfatycznego, pracy serca. Jest to też masaż naszych organów i wiele, wiele, wiele innych benefitów. Tak jak powiedziałam, ja od tego zaczynam mój dzień i czuję się po prostu o wiele, o wiele lepiej. Kolejna inspiracja jest trochę powiązana, a na pewno łączy się i z kadzidłami, i z rytuałami, ponieważ ja w końcu w kwietniu odpakowałam mój prezent świąteczny. Jestem zachwycona, a mowa o dyfuzorze do olejków eterycznych, to jest dyfuzor w ogóle z Muji, ja o nim mówiłam w prezentowniku na rok 2022. Jest to bardzo fajny rytuał, bardzo też estetyczny gadżet i Przyjemna aktywność dla mnie, całe to wybieranie olejków i włączanie dyfuzora. On też ma funkcję lampki, więc wieczorem też ma dodatkowy, dodatkowy plus. Mamy w efekcie piękny zapach i wybrane działanie, w zależności od olejku i naszej intencji. Możemy skupić się na tym, że nie wiem, chcemy oczyścić powietrze. Mam tutaj na przykład taką mieszankę z Dotery, która się nazywa Air. Coś dobrego dla dróg oddechowych, yy, typu eukaliptus. Możemy chcieć się pobudzić miętą czy pomarańczą cytryną. Możemy chcieć się wyciszyć palosanto. Jakby tych olejków i ich właściwości jest bardzo dużo. I tutaj po raz kolejny widzę bardzo dobry taki punkt wiążący te inspiracje, to to, że zwracamy uwagę na jakość, bo tutaj po raz kolejny my to przecież. Wdychamy. W tle możemy mieć dyfuzor, w tle możemy mieć olejki, kadzidła i wiele innych rzeczy, ale nie ma jak dobra playlista. Rzadko mówię tutaj o muzyce, ale moja przyjaciółka Jowita ostatnio puściła tak genialną playlistę, że pomyślałam, że wam ją. Podrzucę. Ja mam zazwyczaj tak, że mam fazę na danego wykonawcę, na dany album albo właśnie na daną playlistę czy gatunek i leci u mnie non-stop Bossa nova, albo jakieś wybrane hity, które sobie pozapisywałam czy Elton John, a teraz właśnie jest to playlista Canope Radio. Nie wiem, czy to się tak czyta, ale jeżeli macie ochotę, to sobie spróbujcie. A teraz coś również do posłuchania, ale bardziej na poważnie. Mam dla Was prawdziwą perełkę, ponieważ jest to podcast doktora Andrzeja Silczuka, o którym mogliście słyszeć z jednego z moich ostatnich odcinków o nazwie Wszyscy Piją, czyli o roli alkoholu w naszym życiu. Przyjęliście go bardzo dobrze. Nie wiem, czy ciepło to jest dobre słowo, ale na pewno jest to bardzo ważny i dla Was, i dla mnie odcinek. Podcast Andrzeja nazywa się Niemyte Dusze i jest to oficjalnie według opisu podcast o wpływie współczesnego stylu życia na zdrowie psychiczne. Ale pierwszy sezon tego programu jest o uzależnieniach. Jest to moim zdaniem idealna kontynuacja właśnie mojej rozmowy o alkoholu. Nadchodzą moi drodzy kolejne dwa epizody z Andrzejem, które będą wychodziły regularnie co kilka tygodni, ale po. Pięknie opowiedzianą merytoryczną wiedzę. Zapraszam Was do wysłuchania Niemy tych Dusz. Jest to podcast napakowany informacjami. Każdy odcinek został idealnie zaprojektowany i przeprowadza nas przez bardzo precyzyjnie ułożoną historię, pełną ciekawych dygresji naukowych i tych połączonych kropek. Także wszystko stanowi niesamowicie ciekawą i wartościową całość. Szczególnie wam polecam odcinki nikoty, nowelowe i będę grał w grę, ale naprawdę warto zacząć od początku i przesłuchać każdego odcinka. Zostajemy jeszcze w multimediach. Nie wiem, czy wiecie, ale może wiecie, jednym z moich ulubionych seriali wszych czasów jest y, Ted Lasso. I wyszedł właśnie trzeci sezon, i po prostu nie mogłam go tutaj nie uwzględnić, ale najpierw y, opis z filmu webu, który jak zawsze uwielbiam. Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego stylu Teda Lasso? To jest opis, yy, drodzy moi słuchacze. Do pierwszego sezonu teraz jest trzeci, i ci, co oglądali pierwszy i drugi, na pewno potrzebują bardziej konkretnych informacji zajawkowych, ale zostawię to w razie, gdyby były osoby, które nie oglądały Ted'a Lasso. Ja odkąd obejrzałam pierwszy i drugi sezon, to mówię, że to jest to program, który powinien być puszczany w szkołach. Jest to jeden z tych seriali, który potrafi w przeciągu kilku minut, żeby nie powiedzieć sekund, wzruszyć nas do łez i sprawić, że pękniemy ze śmiechu. Jest genialny, błyskotliwy, życiowy, jest jednocześnie Trudny i ciężki, ale też lekki i miły. Naprawdę uważam, że autorzy robią niesamowitą robotę. Zresztą, każdy sezon tego serialu dostał chyba każdą możliwą nagrodę. Jest to produkcja amerykańsko-brytyjska i można go obejrzeć na Apple TV. Mam dla Was jeszcze film, po raz kolejny ulubieniec krytyków. Jest to laureat. Rekordowej ilości Oscarów w roku 2023, czyli świeżynka, a mowa o wszystko wszędzie naraz i teraz opis z filmu: borykająca się z trudami codzienności kobieta w średnim wieku zostaje wciągnięta w szaloną przygodę, w której sama może uratować świat, eksplorując inne wszechświaty. Jest to pierwszy. Film science fiction, który dostał Oscara za najlepszy film i twórcami są Daniel Kwan i Daniel Scheinert i jest to produkcja z roku 2022. Oficjalnie jest to komedia. Dla mnie ten film jest po prostu genialny. Po raz kolejny to powiem, że jest to... Twór idealny na nasze czasy, bo ma bardzo dużo bodźców, więc niewątpliwie utrzymuje uwagę słuchacza, bardzo dużo tam się dzieje. Jest tam cała masa przekazów odnośnie naszego życia, <gryw> mówiąc szczegółowo, naszych życiowych wyborów, nastawienia do losu, ale też ogromny wątek relacji matka i córka i temat szukania sensu. Istnienia. Wydaje mi się, że każdy w tym filmie może znaleźć coś dla siebie, i niektórzy mogą to obejrzeć jako bajeczkę science fiction i dużo efektów specjalnych, a dla wielu osób może to mieć znacznie głębsze przesłanie lub wiele różnych głębszych przesłań. Wierzę w to, że też na różnych etapach życia mogę tam dostrzec coś innego. Nie zrażajcie się, jeżeli nie lubicie science fiction, bo ja też przy pierwszych scenach miałam pewne wątpliwości, bo naprawdę ten film jest moim zdaniem świetny. Kolejnej polecajki zupełnie nie planowałam i sama z siebie bym raczej w taki film nie kliknęła, szczególnie, że historia Paris Hilton mnie nigdy jakoś wybitnie nie interesowała i za wiele o niej nie wiem, ale może właśnie to jest kluczowe. Każdy z nas chyba słyszał o Paris Hilton i wiedzą, że to jest jakaś bogata dziewczyna, która jest znana i no co że to powiem głupia, taka jest powszechna opinia. No ale okazuje się, że historia jest znacznie bardziej skomplikowana. Przesłuchałam wywiadu z Paris u Jay'a Shetty, mój podcast nie byłby moim podcastem, w sensie solówka, gdybym nie wspomniała o Jay'u, ukochanym moim. I po wysłuchaniu tej rozmowy czułam, że muszę sięgnąć po ten dokument, który jest dostępny na YouTubie za darmo i opowiada on historię Paris Hilton, której nie znamy. Paris Hilton jako ofiary przemocy w szkołach z internatem, która była wykorzystywana psychicznie i fizycznie. Ujawnia tak naprawdę prawdziwą twarz i osobowość tej celebrytki i pokazuje raczej demaskuje rolę, którą grała przez te dekady. Bycia na świeczniku, na pierwszych stronach gazet i rolę, którą przyjęła z uwagi na ogromne traumy i lęki, które w sobie nosi od dzieciństwa. Jest to niesamowicie poruszający dokument i uważam, że warto go obejrzeć, po to, by spojrzeć nieco inaczej na ludzi sukcesu i nie oceniać ich życia po tej zewnętrznej warstwie bogactwa, sławy i właśnie potencjalnie. Idealnego życia. No dobra. Możecie odetchnąć. Teraz już będzie luźno. Obiecana kreatywność, tytułowa. No bo słuchajcie, to jest tak, że niby człowiek wie, że kreatywne zajęcia i zabawa dają mnóstwo przyjemności i korzyści dla zdrowia psychicznego, a jednocześnie w pędzie naszego życia gdzieś nam to umyka. Wolimy no, ewentualnie pójść na spacer czy obejrzeć film. A trudniej nam, albo powinnam powiedzieć mi, bo mogę mówić tylko za siebie, nie wiem, zapisać się na zajęcia tańca czy zabrać się za malowanie. No ale właśnie, malowanie to jest słowo klucz. Ja słuchajcie, nigdy nie uważałam, że mam jakiś talent rysunkowo-malarski. I z jakiegoś powodu uważałam, że to znaczy, że nie powinnam malować. I tutaj mamy już porządny, poważny błąd myślowy. My w szkole jesteśmy mocno wkładani w ramy i w oceny, nawet w przypadku zajęć artystycznych. I jeżeli coś nam nie wychodzi dobrze, to zakładamy, że jesteśmy w tym słabi, a skoro jesteśmy w czymś słabi, no to po co to rozwijać, skoro nie ma tutaj perspektywy sukcesu i osiągania. No smutne. Mało się nas uczy po prostu robienia rzeczy dla samej przyjemności i... Dla tak zwanego hobby, dla zajawki. I czytałam ostatnio w książce 4000 Godzin, możliwe, że się powtarzam, że hobby to powinna być rzecz, aktywność, która nie wychodzi nam za dobrze, więc nie ma żadnego potencjału zrobienia z tego biznesu i bycia w tym mistrzem, tylko pielęgnowania tej aktywności jako czegoś, co robimy, bo po prostu lubimy i nas nie obchodzi rezultat, jakakolwiek konsekwencja tych działań. Ale wracając. Każdy z nas, słuchajcie, jest kreatywny. O tym też jest podcast z graficzką Lego. I sposobów na wyrażanie swojej kreatywności czy tworzenie sztuki jest mnóstwo, ale to, co jest tutaj kluczowe, to to, że najważniejszy dla nas powinien być proces tworzenia, a nie efekt. I dla mnie zajęcia, w których uczestniczyłam, czyli warsztaty, o których chciałam Wam tutaj powiedzieć, to jest kwintesencja kreatywności dla. Bycia kreatywnym, tak po prostu. To dla mnie definicja bycia w tu i teraz, właśnie w procesie twórczym, bez żadnego fokusu na rezultaty. Technika, którą stosowaliśmy na tym warsztacie, wyglądała jak jakiś kosmiczny eksperyment polegała na intuicyjnym mieszaniu barw, bez żadnej możliwości przewidzenia tego, jaki będzie efekt finalny. I moment, w którym te kolory łączyły się na płótnie, to była dla mnie istna uczta dla zmysłów. Ja wiem, że to może dla słuchacza brzmieć abstrakcyjnie, więc możecie sobie wejść na Instagrama mojej nauczycielki, czyli klareczki, bo ja się po prostu zakochałam w tej technice. Efekt, który uzyskaliśmy początkowo, za sekundę się zmieniał, w zależności od tego, jakie wykonujemy ruchy i jak działa grawitacja. No po prostu coś. Niesamowitego, ja tego nie umiem dobrze opowiedzieć, ale wniosek jest taki, że kreatywne zabawy są niesamowitą techniką też medytacyjną i dają tyle przyjemności, i uczą nas na nowo, jak fajnie jest zatracić się w jakiejś aktywności dla samego jej przeżywania. Jesteśmy przy kreatywności i malowaniu, więc zakończę dzisiejszy odcinek modowo. Zobaczyłam ostatnio na Instagramie bardzo cool naszyjnik z koralików i kwiatków i zamarzyłam o podobnym. I słuchajcie, następnego dnia moja przyjaciółka Kamila wypuściła nową kolekcję swojej biżuterii, a w niej zobaczyłam po prostu wymarzony, cudowny naszyjnik. I nawet wysłałam jej tego screena i mówię, stara, zrobiłaś to chyba z myślą o mnie. Jest to naszyjnik z kolorowych koralików i perełek z, uwaga, zawieszką, która wygląda jak żelek Haribo. Ja mam ostatnio jakąś fazę na, na kolory i, i dziecięcy klimat, więc noszę często ten naszyjnik i jestem po prostu zachwycona. Leście do Kamili, jej marka nazywa się Pochimi, bo dla mnie jest to taki codzienny po prostu polepszacz humoru. I kończąc moją listę, stałam się w kwietniu posiadaczką super jeansów i znowu zobaczyłam dwukolorowe spodnie gdzieś na Instagramie, i kilka dni później znalazłam genialne, limitowane 500 jedynki Lewisa. Gdzie jedna nogawka jest ciemniejsza od drugiej i efekt jest po prostu ekstra. To jest prosta nogawka, na końcu postrzępiona i bardzo długa. Ja sobie wziąłam najdłuższe spodnie, jakie, jakie były. Leżą po prostu genialnie i są, słuchajcie, co ciekawe, stworzone z okazji 150. rocznicy 500, jedynek. Więc jest to też taki symboliczny moment i fajne jest to, że ta kolekcja jest właśnie limitowana. Więc jeśli szukacie jeansów i jeśli potrzebujecie, to naprawdę polecam i bierzcie póki. Są i się nie wyprzedają, bo one po prostu już nie wrócą. Dotarliśmy do końca inspiracyjnej listy i, jak zawsze, na koniec kilka słów o fundacji. Ja mam na swojej stronie karolinasobańska.com ukośnik sklep. Kilka swoich produktów elektronicznych, które napisałam już kilka lat temu. Jest tam e-book z przepisami kulinarnymi, jest tam taki notes, notesu książka do pracy nad sobą, nazywa się Codziennik, i zadaję wam codziennie inne pytanie. Dążące do samopoznania, do zrozumienia siebie w relacjach, do zrozumienia swoich potrzeb, swoich marzeń. Jest to połączenie pytań psychoterapeutycznych i coachingowych. Bardzo, bardzo Wam polecam. Są też e-booki o zdrowym stylu życia, o porannych rytuałach. Polecam sobie zajrzeć. I jeżeli coś Wam się spodoba, to wiedzcie, że robiąc zakupy w moim sklepie, też dorzucacie swoją cegiełkę jakiejś fundacji. I w maju zdecydowałam się wesprzeć Stowarzyszenie. Otwarte klatki, czyli organizację pożytku publicznego, która pomaga zwierzętom hodowlanym, dlatego że tworzą teraz bardzo dobrą, fajną, ważną, poważną kampanię, której celem jest zebranie jak największej liczby podpisów pod petycją, która zakazuje hodowli klatkowej, która ma trafić do Ministerstwa Rolnictwa. Więc, oczywiście, robiąc zakupy w moim sklepie, Wspieracie fundację, ale możecie też od razu kliknąć w link w opisie i podpisać petycję, bo tak jak jest napisane na stronie Otwartych Klatek, żyjemy w epoce klatkowej, w której 300 milionów zwierząt hodowlanych w Unii Europejskiej, takich jak kury, krowy, króliki i inne, nie ma szans na normalny, godny los, żyją w ścisku, zamknięciu, cierpią z powodu permanentnego bólu, tęsknoty, braku aktywności oraz chorób brzmi to strasznie, ale to jest ich rzeczywistość każdego dnia. Jeżeli my możemy oddolnie coś zrobić, to warto, szczególnie, że naprawdę podpisanie petycji zajmuje dosłownie chwilę. Ja już podpisałam i mam nadzieję, że mogę też na wasz głos liczyć. Zabrzmiało jakbym gdzieś kandydowała. I tym samym, bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i jest dostępny na YouTube w wersji wideo. Mówię tutaj o moich wywiadach, o moich rozmowach. Od wtorku do piątku czeka na Was myśl na dziś. Niezmiennie zachęcam Was do obserwowania podcastów w aplikacji, w której słuchacie, niezależnie od tego, gdzie to jest, i do wystawiania podcastom oceny. I kilku słów opinii. Bardzo Wam za to dziękuję. Dzięki temu podcast jest dalej promowany, trafia do nowych osób, a ja dalej tworzę, bo. Bardzo to lubię i jestem bardzo wdzięczna za wszystkie osoby, które są ze mną i słuchają. Jeżeli chcecie jeszcze więcej moich takich bardziej osobistych przemyśleń powiązanych z, z tym, o czym wspomniałam dzisiaj w solówce, ale też z tym, co dzieje się w moich wywiadach z tymi tematami, to lećcie na Instagrama Karolina Sobańska, bo jestem tam od poniedziałku do piątku. Staram się weekendy mieć offline, do czego też Was zachęcam. Raz jeszcze wielkie dzięki i do usłyszenia. Cześć!